Już spojrzałam na kartkę. Decydując się na kredyt hipoteczny, no, teraz się za bardzo śmieję, nie? No. Decydując się na kredyt hipoteczny, można wybrać formę spłaty w postaci rat równych lub malejących. Rata równa w głównej części składa się z odsetek, natomiast pozostałą jej część stanowi kapitał. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku rat malejących. Tutaj głównym składnikiem jest kapitał, a pozostała część to odsetki, które z każdym miesiącem są coraz niższe. Dla przykładu, pożyczając od banku 300 tysięcy złotych na 30 lat i wybierając ratę malejącą, oddasz bankowi o 20 tysięcy złotych odsetek mniej niż w przypadku raty równej.